imię Boga Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan Jezus mówi, kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Gromadzimy się dziś tu w naszej świątyni, w pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej. Gorąco, serdecznie, ciepło was wszystkich witam. Cieszę się, że razem będziemy mogli wspólnie przeżywać tą uroczystość w takim absolutnie pełnym nabożeństwie, bo z dwoma sakramentami. Witam rodziców, rodziców chrzestnych, małej Leny. Cieszymy się z wami i życzymy wam wiele Bożego błogosławieństwa również na to nabożeństwo. A nasze nabożeństwo rozpocznijmy pierwszą z wyznaczonych pieśni, pieśnią numer 737. Błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokornie. Wysławiajcie ze mną Pana, wywyższajmy wspólnie imię Jego.
Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Panie, Ty nas dziś zaprosiłeś do słuchania Twojego Słowa. To Słowo chcesz dziś głęboko zapisać w naszych sercach. Spraw, aby to Słowo było dla nas drogowskazem na drogach naszego życia, było siłą i mocą do przezwyciężania i rozwiązywania wszelkich naszych ziemskich problemów. Pobłogosław słuchanie, głoszenie i przeżywanie Twojego Słowa przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Amen. Pan niech będzie z wami. Moi drodzy, pierwsze słowo, które dziś będziemy czytali i które chcemy przeżywać też w naszych sercach i myślach, zapisane jest w Starym Testamencie w księdze proroka Jeremiasza w 23 rozdziale, wersetach od 16 do 29. Tak bowiem mówi Pan zastępów: nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was zwodzą. Głoszą wam widzenia swego serca, ale nie to, co pochodzi z ust Pana. Nieustannie mówią do tych, którzy mną gardzą, mówi Pan: pokój mieć będziecie. Każdemu, kto postępuje w zatwardziałości swego serca, mówią: nie przyjdzie na was nieszczęście. Kto bowiem stał w radzie Pana, widział i słyszał Jego słowo? Kto zwrócił uwagę na Jego słowo i je usłyszał? Oto zawierucha od Pana wyrusza w gniewie, a wichura się kłębi, wiruje nad głową bezbożnych. Nie odwróci się gniew Pana, dopóki nie wypełni i nie zrealizuje zamiarów swojego serca. Przy końcu dni całkowicie to pojmiecie. Nie wysłałem tych proroków, oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, oni jednak prorokują. Gdy stali w mojej radzie, to przyczyniliby się do tego, żeby mój lud usłyszał moje słowa i odwróciłby ich od ich złej drogi i ich złych czynów. Czy ja jestem Bogiem z bliska, a nie jestem Bogiem z daleka? Jeśli człowiek schowa się w kryjówce, to czy ja nie będę go widział? Czy ja nie wypełniam niebios i ziemi?
Słyszałem, co mówili prorocy, którzy prorokują kłamstwo w moim imieniu. Miałem sen, miałem sen. Jak długo to będzie trwać? Czy jestem w sercu proroków, którzy prorokują kłamstwo? Prorokują oszustwa własnego serca? Zamierzają sprawić, aby mój lud zapomniał mojego imienia przez ich sny, które opowiadają sobie nawzajem, jak ich ojcowie zapomnieli mojego imienia dla Baala. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, lecz ten, który ma moje słowo, niech wiernie głosi moje słowo. Co ma plewa do ziarna? Czy moje słowo nie jest jak ogień, jak młot kruszący skałę? Pyta nas dziś Bóg. Oto słowo Boga żywego. Panie, słowo Twoje jest ochotnią nogom moim i światłością ścieżką moim. Alleluja, alleluja, alleluja. Drodzy rodzice, rodzice chrzestni, przychodzicie dziś przed ten ołtarz, aby swoje dzieci w chrzcie świętym ofiarować Bogu. Wysłuchajcie więc Ewangelii świętego Łukasza, gdzie napisane jest o Jezusie Chrystusie, dobrym przyjacielu dzieci. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Łaskawy, drogi Panie nasz i Boże, chcemy dziś z małą Leną przyjść przed Twoje święte oblicze, razem z jej rodzicami ofiarować ją Tobie w sakramencie Chrztu Świętego. Ty, Panie, bądź stróżem, opiekunem i pobłogosław przez Jezusa Chrystusa. Amen. Moi kochani, długo czekaliśmy na ten moment i długo czekaliśmy na tę chwilę, aby stanąć tu przed tym ołtarzem, aby móc być razem. Nie przejmujcie się, ona musi płakać, to jest naturalne. Żeby stanąć tu przed ołtarzem i poprosić dla niej o błogosławieństwo. Poprosić o to, aby Pan Bóg przyznał się, że jest jego dzieckiem i prosić o to, aby strzegł waszą córkę i was jako rodzinę na wszystkich drogach, po których pójdziecie. To wzruszająca chwila i jakże radosna. Po chwili bólu i cierpienia Pan Bóg jednak daje chwilę radości i szczęścia. I tak jak mówił prorok Jeremiasz, którego wcześniej czytaliśmy, ale w innym momencie tego Pisma Świętego, mówił: ja mam myśli dla was i przygotowałem wam myśli o pokoju, a nie o smutku. Myśli o radości, aby natknąć was nadzieją i aby przygotować dla was radosną drogę. I oto my ten moment, i oto ta chwila, w której jako zbór, jako chrześcijańska wspólnota ewangelików w Golasowicach możemy dziś razem z małą Leną, z wami świętować. Przynosicie swoją córeczkę do Jezusa, aby się jej dotykał, aby na niej położył swoją dłoń i powiedział: moją jesteś. Będę cię chronił, będę cię piastował, będę cię nosił, będę prowadził. A wy jako rodzice macie iść za Jezusem i tej drogi małej Leny uczyć. Macie iść za Jezusem, naśladować Go i pokazywać na swoim przykładzie wiary, na swoim przykładzie zaangażowania w życie Kościoła, na swoim przykładzie zaangażowania w waszym domowym Kościele, gdzie się trzeba wspólnie modlić, gdzie wspólnie trzeba otwierać Biblię, czytać ją, śpiewać pieśni Bogu. Macie jej pokazywać, jak jej życie dorosłe ma później wyglądać.
I gdy ona się tego nauczy, wszystko dla niej będzie naturalne. Bóg Ojciec będzie tym, którego będzie bardzo kochała. Jezus Chrystus, który złożył za nią swoje życie na ofierze krzyżowej, będzie tym, którego ukocha jako swojego Zbawiciela, a Duch Święty będzie napełniał jej serce, aby mogła Boga w Trójcy Świętej uwielbiać i wysławiać. My jako zbór zapewniamy was o naszych modlitwach, o tym, że będziemy wam z wami i będziemy wam towarzyszyli w tej drodze wychowania, również pomagali, ale największy obowiązek i największy ciężar tego wychowania spoczywać będzie na waszych barkach. Dlatego dużo cierpliwości. Nie denerwujcie się od razu, gdy zapłaczę. Nie ma takiej potrzeby. Dzieci mają taką naturalną naprawdę potrzebę. Cieszcie się z tego, że płacze, że jest żywa, że jest radosna i że możecie się nią dziś cieszyć. Przyjmij znak Krzyża Świętego, bo w krzyżu jest twoje zbawienie. Panie, prosimy Cię, wysłuchaj łaskawie naszej modlitwy i ochraniaj nieustannie to dziecię mocą krzyża Jezusa Chrystusa, którego znakiem jej pobłogosławiliśmy. A ponieważ to dziecię wybrałeś sobie na własność, dlatego uwolnij je od wszelkich więzów zła. Spraw, aby się na nowo narodziło i zawsze kroczyło drogą zbawienia aż do Twego Królestwa Niebiańskiego. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Moi drodzy, chrzest jest Bożym darem i oferowaną nam Bożą łaską. A żeby wasze dziecię mogło to poznać i aby chrzest mógł temu dziecięciu posłużyć ku zbawieniu, musi być wychowywane w Słowie Bożym, bo ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara potrzebna nam do zbawienia. Dlatego wyznajmy naszą wiarę w Trójjedynego Boga, która ma być także wiarą waszego dziecka i tak jak czynili to ojcowie naszej wiary, wspólnie słowami apostolskiego wyznania. Wołajmy. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara całego świętego Kościoła. W tej wierze ochrzczeni są wszyscy chrześcijanie. Wyznawanie jej jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Święta ta wiara zobowiązuje wszystkich jej wyznawców do wyrzeczenia się szatana, wszystkich jego spraw i czynów oraz do życia i postępowania zgodnie z tym wyznaniem. Dlatego pytam się was, rodzice, i was, rodzice chrzestni. Czy chcecie, aby to dziecko w tej wierze świętego Kościoła zostało ochrzczone w imię Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego? Jeśli tak, odpowiedzcie głośno: chcemy. Czy przyrzekacie to dziecko z Bożą pomocą wychować w tej wierze chrześcijańskiej? Jeśli tak, odpowiedzcie: przyrzekamy z pomocą Bożą. Pytam się także was, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązków? Jeśli tak, odpowiedzcie: jesteśmy gotowi. Zapraszam was do chrzcielnicy. Także Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie i czyńcie tedy uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus mówi: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Każdy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. Jakie imiona nadaliście dziecku? No i teraz ten trudny moment. Leno Marto, chrzczę cię w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec, który cię stworzył, niechaj cię strzeże i na rękach swoich piastuje. Jezus Chrystus, który cię zbawił, niech ci dobrym pasterzem będzie, a Duch Święty, który cię do społeczności swojej przyjął, niechaj cię prowadzi ścieżkami prawymi do życia wiecznego. Pokój Pański niechaj będzie z Tobą. Amen. Drogi zboże, przedstawiam Wam Lenę. Módlmy się o nią. Powierzajmy ją Bogu w naszych modlitwach. Niech On ją strzeże i prowadzi, a rodzicom daje cierpliwości, siły i nade wszystko wiele radości. Przyklęknijcie. Módlmy się. Wszechmogący, pełen miłości Bożej i Ojcze, Tobie z całego serca dziękujemy i Ciebie uwielbiamy za to, że Ty zachowujesz i pomnażasz swój Kościół. Dziękujemy Ci z wdzięcznych serc, że i to dziecko uczyniłeś dzisiaj poprzez Chrzest Święty członkiem swego Kościoła, a więc ciała Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię pokornie, zachowaj to dziecko w otrzymanej dzisiaj zbawiennej łasce. Zachowaj także nas i wszystkich ochrzczonych w prawdziwej wierze i społeczności swego Kościoła do życia wiecznego. Prosimy Cię o to w Duchu Świętym przez Twojego Syna, naszego Zbawcę i Pana, Jezusa Chrystusa. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i da nam swój święty pokój. Amen. Zaśpiewamy teraz pieśń numer 552. 552.
Łaska Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Dziś chcemy otworzyć Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i w wersetach od 32 do 37 przeczytać słowa, które mają stanowić podstawę naszego niedzielnego zwiastowania. Posłuchajcie. Jedno serce i jeden duch ożywiały wszystkich wierzących. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Towarzyszyła im bowiem wielka łaska. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Także Józef, lewita rodem z Cypru, zwany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Panie nasz i Boże, naucz nas dzielenia się. Naucz nas dzielenia się tym, co posiadamy. I pozwól, abyśmy w jednym duchu, w jednej modlitwie, jako Kościół trwali w Tobie, a Ty trwaj, Panie, w nas. Amen. Muszę się Wam przyznać, że ilekroć sięgam do Dziejów Apostolskich, które opisują pierwsze chwile trwania budowania Kościoła Chrystusa na tej ziemi, to czytam te wersety zawsze z wielką zazdrością. Z wielką zazdrością, bo chciałbym móc przeżywać takie momenty, które właśnie są opisane w Dziejach Apostolskich. Może nie wszystkie, bo prześladowania, bo bycie w więzieniu wcale może do najprzyjemniejszych nie należało, ale myślę, że te wszystkie niedogodności, jeśli można by było w jakikolwiek sposób zrównoważyć, to były przez Boga równoważone przez niesamowite działanie Ducha Świętego. Apostołowie widzieli, że to słowo, które siali w imieniu Boga, a które działało z mocą Ducha Świętego pośród tych, do których byli wysłani, widzieli, z jaką mocą wzrasta, z jaką mocą buduje zbory i z jaką mocą rozprzestrzenia się wszędzie, dokądkolwiek się nie udawali. My dziś czytamy jeszcze o działalności pierwszego kościoła, pierwszego zboru, prazboru nazywamy to w historii kościoła w Jerozolimie, gdzie wszyscy zgromadzeni są jeszcze w Jerozolimie, wszyscy apostołowie jeszcze nie opuścili Jerozolimy, jeszcze nie poszli z przesłaniem w świat, ale ciągle jeszcze skupiają się na tym świętym miejscu, działają wokół świątyni, zwiastują Chrystusa tym, którzy do tej świątyni przebywają i spotykają się w swoich domach, na nabożeństwach domowych z tymi, którzy przyjęli Chrystusa, dali się ochrzcić, tak jak dzisiaj Lena, i żyją tą społecznością Ducha Świętego, którą czują w tych zborach. Dlaczego się spotykali? Po pierwsze, uczniowie musieli nauczyć nowych uczniów i nowych apostołów tego wszystkiego, czego nauczyli się od Jezusa. Przecież nie wszyscy byli tymi, którzy szli za Jezusem przez wszystkie te 3 lata. Po pierwsze, była więc to szkoła słuchania tego, co apostołowie zwiastowali, a co sami osobiście przeżyli w relacji z Jezusem. Po drugie, spotykali się na wspólnych modlitwach. I gdybyśmy dziś sięgnęli tylko do kilku wersetów wcześniej w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, to przeczytalibyśmy modlitwę wierzących o odwagę do działania. I ta modlitwa zakończona jest niesamowitym podsumowaniem i tego też rzeczywiście zazdroszczę tamtemu zborowi. Posłuchajcie, po tej modlitwie
gdy wspólnie się modlili, razem zgromadzeni, zadrżało miejsce, w którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boga. A więc ta modlitwa, która została przed chwilą wypowiedziana, modlitwa i prośba do Boga o odwagę, została natychmiast wysłuchana. Odwaga poprzez działanie Ducha Świętego została na nich wylana i to miejsce, w którym byli, aż zadrżało. Czyli nie tylko i wyłącznie odczuwali jakąś duchową motywację, duchową siłę i duchową odwagę do tego, żeby pójść, ale również zewnętrzne znaki objawiały im, że zostali wybrani i w tym momencie zostali wyposażeni w dary Ducha Świętego. Drżenie ziemi. Gdybyśmy dziś tak spektakularnie potrafili się modlić, ale nie po to, żeby tylko przeżywać jakieś spektakularne efekty specjalne, ale po to, żeby doświadczać właśnie takiej mocy wysłuchania naszej modlitwy jako zbór, myślę, że byłoby ciekawie. Nie wiem, ilu z nas potrafiłoby to zbudować, czy ilu z nas dodałoby to siłę do działania i odwagę do działania, ale myślę, że wielu potraktowałoby takie wydarzenie bardzo dosłownie, przyjmując je do swojego serca. My też się modlimy. My też gromadzimy się na wspólnych modlitwach. Ale dlaczego takich rzeczy nie przeżywamy dziś? Czy rzeczywiście jesteśmy wtedy wszyscy tak skupieni na tej modlitwie, jak wtedy apostołowie i pierwsi chrześcijanie? Czy rzeczywiście te słowa, które wypowiada kaznodzieja, albo które my wypowiadamy głośno, są słowami, które chcemy wszyscy razem wspólnie zanosić przed oblicze Boga? Czy też podzieliliśmy się w naszym kościele, czy nawet w naszym zborze, w naszej parafii, podzieliliśmy się na grupy interesów, które modlą się o daną sprawę, w danej intencji, ale niech się modlą tylko ci, których to dotyczy. Jeśli ja jestem zdrowy, to nie potrzebuję się modlić z chorymi. Jeśli ja przeżywam dziś radość i sukces, nie potrzebuję się modlić z tymi, którzy stracili swoją pracę czy stracili oszczędności swojego życia. Jeśli ja dziś mam szczęśliwe małżeństwo, to dlaczego mam modlić się o tych, którym w tej chwili nie idzie zbyt dobrze, którzy mają pod górkę, których drogi się rozchodzą? Jeśli ja mam dziś dzieci, to dlaczego mam się modlić o tych, którzy tych dzieci nie mają i o te dzieci do Boga wołają? Działamy tak? Nieprawdaż? No zobaczymy, ilu z nas będzie na konfirmacji. Moje dzieci już były przy konfirmacji, albo moje dopiero pójdą za kilka lat, więc teraz niech cieszą się ci, których dzieci idą do konfirmacji i już jako zbór ten dzień i tą uroczystość odpuszczamy. Czyli nie modlimy się wspólnie, nie gromadzimy się wspólnie, więc jak ta ziemia ma zadrżeć i jak mamy zostać napełnieni mocą Ducha Świętego? Odpowiedzmy sobie sami, kochani. Jedno serce, jeden duch, niewiele duchów, ożywiały wszystkich wierzących. To znaczy, że ich serca biły tym samym rytmem. Ich duch napełniony był tą samą mocą i tą samą siłą. Nasze serca dziś biją tak samo, tym samym rytmem, tą samą wdzięcznością, tą samą radością, tymi samymi prośbami. Oni wiedzieli, dlaczego są jedno. I oni wzajemnie się wspierali. Tam nie było grup interesów. Dziś my, jutro wy. Byliśmy tylko i wyłącznie razem, byli tylko i wyłącznie razem jako jedność, jedno serce i jeden duch. Nikt nie nazywał, to jest to, co powiedziałem, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. W tej wspólnocie doszło do takiego przełomu, na który myślę, że nikt dziś z nas by się już nie zdecydował, a historia Kościoła też nas nauczyła, że może nie do końca było to rozsądne postępowanie. Ta wspólnota sprzedała całe swoje majątki, sprzedała wszystko, co posiadała, każdy z nich z osobna i zgromadzili te dary wspólnie u stóp apostołów.
później je rozdzielali, żeby wszyscy mieli równo. Ale uczynili tak dlatego, że wierzyli, że Chrystus bardzo szybko powróci, że Chrystus bardzo szybko przyjdzie po swój Kościół i zabierze go ze sobą, wyrwie go z tego świata, przyniesie odkupienie na nowo. Bo Jezus powiedział, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Oni te słowa bardzo dosłownie, literalnie wręcz potraktowali, nie pamiętając o tym, nie mając na pamięci tego, że jeden dzień u Boga jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Czas, którym odmierza upływ dni, godzin, minut, sekund Bóg, jest zupełnie innym czasem niż ten, który wskazują nam nasze ziemskie zegarki. Ale mieli wspólne wszystko. Wszystkim się dzielili. Jeden drugiemu nie zazdrościł niczego. I dlatego potrafili wyzbyć się tego, co materialne i oczekiwać w swoich modlitwach na to, co duchowe. Na wylanie Ducha Świętego i na wspólne działanie, które mogli razem przeżywać. Apostołowie pomiędzy nimi świadczyli z wielką mocą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i towarzyszyła im wielka łaska. Towarzyszyła im wielka łaska. Czy nam dziś towarzyszy wielka łaska? Ja mogę powiedzieć, że tak. A my jako zbór, czy już to doceniamy? Czy widzimy tą wielką łaskę, która również na nas została wylana i która na nas spłynęła i z naszym wspólnym udziałem? Czy ktokolwiek z nas, oprócz mnie, nie chcę się tu wyróżniać ani nie mówić, że jestem lepszy od was, absolutnie nie o to chodzi, nie zrozumcie mnie źle, ale czy ktokolwiek z was za tą łaskę i możliwość spotykania się w tym miejscu bez prześladowań, za społeczność, którą tu mamy, Bogu w ostatnim tygodniu podziękował? Za społeczność rozważania Bożego Słowa? Za to, że mamy siebie nawzajem, możemy się wspierać, możemy liczyć na siebie, gdy jest potrzeba i tylko padnie głośno prośba o pomoc, to potrafimy się zgromadzić? Czy za tą łaskę bycia dziękujemy Bogu? Nikt nie cierpiał z nich niedostatku i nikt nie czuł się odosobniony. Każdemu też rozdzielano według jego potrzeb. Moi drodzy, dziś Bóg ani Kościół nie oczekuje od nas, abyśmy się wyzbyli wszystkiego, co mamy. Ale zarówno Pan Bóg, bo to już ustanowił w Starym Testamencie, oczekuje, abyśmy się dzielili częścią tego, co posiadamy. Częścią, zaledwie częścią. Pan Bóg mówi jasno i wyraźnie, dziesięciną, dziesiątą częścią tego, co mamy z Nim. Wtedy poprzez działalność Świątyni Jerozolimskiej i apostołów, a dziś przez działalność Kościoła, po to, aby służyć, aby móc utrzymać to, co materialne, ale też przede wszystkim, aby w tym, co materialne, piastować i wołać o Ducha Świętego, Jego uwielbiać i Jego w tym Kościele wysławiać. No i to jest też test na naszą jedność i to jest też test na to, jak my reagujemy na to Boże zawołanie, na dzielenie się tym, co posiadamy, co dajemy z potrzeby serca, a nie z obowiązku. Z potrzeby serca, a nie obowiązku. Bo Pan Bóg mówi o obowiązkach, które powinniśmy wypełnić, ale jest jeszcze w nas i powinna być w nas potrzeba serca, którą będziemy chcieli usługiwać tymi darami, które mamy, czy tymi dobrami materialnymi, którymi Bóg nas obdarzył. Kiedy ostatni raz daliśmy Bogu? Pytam również siebie. Kiedy ostatni raz daliśmy Bogu coś od serca? Kiedy ostatni raz tak od serca przyszliśmy i powiedzieliśmy, Panie, weź to. To Ci się należy. Nie za to, że mi coś dałeś, nie za to, że mnie uzdrowiłeś, nie za to, że mi w czymś dopomogłeś, nie za to, że gdzieś mi się powiodło. Tak po prostu, w jakiejkolwiek sytuacji się nie znaleźliśmy, ofiarowaliśmy coś od nas, serca Bogu, bez żadnego obowiązku. Z czystej potrzeby właśnie działania
sercem miłości. Przypominamy sobie taki moment. Bóg oddziaływuje na nas dziś i zazdroszcząc pierwszego Kościoła i pierwszego prazboru apostołom, nie możemy w tej zazdrości uschnąć i powiedzieć, to było już wtedy i teraz się już więcej nie wydarzy, ale wręcz odwrotnie, powinniśmy nakręcić się, mówiąc dzisiejszym językiem, po to, aby tak działać i w tym świecie, i w naszym zborze, i w całym naszym Kościele. Jesteśmy na to gotowi? Chcemy mieć taki Kościół z jednym sercem, z jednym duchem, z potrzebą serca do ofiarowania? Chcemy być jednym Kościołem, który zjednoczony zawsze ze sobą, w każdej chwili woła tak samo do Boga, a nie dzieli się na grupy interesów, grupy, które gdzieś w danej chwili mają jakąś tam potrzebę? Bóg chce nas uzdalniać i Bóg chce w nas działać. Bóg mówi, że jest to możliwe, abyśmy właśnie takim Kościołem i takim zborem byli, ale zależy to w dużej mierze od nas wszystkich. Nie wygodnictwo, ale zaangażowanie. Nie obowiązek, ale potrzeba serca. Nie z góry jakieś narzucone reguły, ale wypełnianie daru miłości, który od Boga otrzymaliśmy. Na to chcę nam dziś zwrócić, wydaje mi się, Słowo Boże, które przeczytałem wam z Dziejów Apostolskich i które warto sobie przypomnieć, gdy wrócicie dziś do waszych domów. Warto sobie przypomnieć te wszystkie sytuacje i miejsca, które wydarzyły się w Dziejach Apostolskich i przenieść je dziś, próbować je przenieść. Oczywiście w naszej rzeczywistości i w naszych realiach, na naszą codzienność. A Bóg, jeśli będziemy mieć jedno serce i jednego ducha, będzie ożywiał do działania nas, wszystkich wierzących. O to ożywcze działanie poprośmy Go. Amen. Panie, nie chcemy tylko zazdrościć, nie chcemy tylko patrzeć wstecz na historię i mówić, wtedy było pięknie, wtedy to się działo. Chcemy i potrzebujemy Twojego ożywczego tchnienia, tchnienia Ducha Świętego i na nasz Kościół, na nasz zbór, na naszą społeczność. Abyśmy, ucząc się od pierwszych chrześcijan, potrafili taką radością i taką wiarą wypełnić to miejsce i nasze świątynie, naszych serc. Abyśmy potrafili otwierać się na potrzeby sióstr i braci w Chrystusie i z nimi dzielić tym, co mamy, nie wyliczając, nie odkładając tylko z tego, co nam zbywa, ale z potrzeby serca. Tobie, Panie, ofiarowywać to, co najlepsze, czym nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za wszelkie powodzenie, dziękujemy Ci za Twoją ochronę, dziękujemy Ci za Twoją opiekę, za to, że wciąż w nas jest wiara, wiara, która przetrwała w tym miejscu od wielu pokoleń. I chcemy prosić o przyszłe pokolenia, aby ta wiara była również ich udziałem, aby wypełnienie Twojego ducha, jedności, zaangażowania, ofiarności było dziełem i kolejnych pokoleń. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich dziś, niezależnie od ich statusu materialnego, niezależnie od ich sytuacji życiowej, niezależnie od tego, czy przeżywają w tej chwili chwilę radości, szczęścia, uniesienia, czy też chwilę smutku, żałoby, żegnania tych, których odwołałeś z tego świata. Przychodzimy jako jeden zbór i o nich prosimy, o nich wołamy. Prosimy też, Panie, o to miejsce, abyś go na nowo ożywił, aby było nas tu wielu, którzy przychodzą z potrzeby serca, abyśmy nie rozleniwili się w tym, co mamy w tej chwili, ale korzystali z tych darów, które w tym miejscu są na nas wylewane w sposób szczególny. Prosimy Cię, Panie, wypełnij i zapełnij tę świątynię na nowo. Wypełnij to słowo i nasze wołanie. Niech to miejsce zadrży
i niech Duch Święty z tego miejsca unosi się i rozprzestrzenia. Przybądź, Panie, do nas, obdarz wieloma darami, spraw, abyśmy nimi w Twoim Kościele i dla Ciebie służyli. Amen. Moi drodzy, dziękuję, że przyszliście. Dzisiaj mamy awarię internetu. Ani na parafii, ani w kościele nie mamy zasięgu, dlatego nabożeństwo jest nagrywane i będzie później retransmitowane przy pomocy Facebooka i YouTube'a. Ale myślę, że też może to jest taki moment, w którym Pan Bóg kazał nam się zastanowić nad tym, gdzie jesteśmy i co robimy. I tutaj apeluję do tych wszystkich, którzy dziś jeszcze będą oglądać nas poprzez internet. Czy to nie jest już czas na powrót do Kościoła? Tyle aktywności w naszym życiu powróciło do tak zwanej normalności. Powróćmy i my do Kościoła i przeżywajmy tutaj przede wszystkim społeczność, a transmisję zostawmy dla osób starszych, dla osób chorych, dla matek z małymi dziećmi, aby mogły w tym uczestniczyć, czy w tej chwili dla osób, które są na kwarantannie. Ta świątynia ma wiele miejsc, wiele miejsca. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie już za tydzień na nabożeństwo o zwykłej porze, o godzinie 9:30, jeśli warunki techniczne będą dobre, również na transmisję online. Moi drodzy, bardzo proszę i w dalszym ciągu apeluję o ofiary na potrzeby naszej parafii. Przedłużona jest zbiórka jeszcze o jeden tydzień na bratnią pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Za wszystkie złożone już przez Was ofiary składam serdeczne podziękowanie, jak również za te, które dopiero z serca, mam nadzieję, złożycie. Możecie je złożyć przy wyjściu z kościoła, ale również poprzez szybkie przelewy na naszej stronie internetowej golasowice.luteranie.pl. Lekcje religii odbywać się będą w nadchodzącym tygodniu. Według planu o ich przebiegu będę informował każdą z poszczególnych grup. Moi drodzy, dziś proszeni jesteśmy, aby wspomnieć tych, których Pan Bóg spośród nas już odwołał. Uczyńmy to teraz. Chcemy dziś wspominać w 10. rocznicę śmierci świętej pamięci siostrę naszą Zofię Mańka. 30 lat po śmierci chcemy wspominać świętej pamięci brata naszego Ludwika Mańka. 16 lat po śmierci wspominamy świętej pamięci Jana Ogiermana, a w 3 lata po śmierci świętej pamięci Andrzeja Urbanka. Wspomina wszystkich zmarłych. Rodzina z tą rodziną jako jeden Kościół w jednym duchu chcemy też zawołać. Panie, ile razy ktoś z naszych bliskich odchodzi do Ciebie, gdy stajesz nad nim i wołasz: synu, córko, wróć do domu Ojca, to tu na ziemi wśród nas pozostaje pustka, pozostaje ból i pozostaje żałoba. Dziś, Panie, wspominamy tych, których przed wieloma laty w różnym okresie czasu odwoływałeś z tej rodziny, która dziś ich wspomina. Chcą, Panie, w wdzięcznych sercach wspominać swoich bliskich i drogich. Chcą w sercach przepełnionych miłością dziękować za dar ich życia, za to wszystko, co było ich wspólnym czasem, za czasem budowania się w wierze i miłości. Teraz, Panie, polecamy ich, abyś ich prowadził, abyś strzegł, abyś dopomagał im, abyś wzmacniał ich wiarę, aby angażowali się tak jak do tej pory w służbę w Twoim Kościele, w pracę dla Twojego Kościoła, aby mogli cieszyć się owocami swojej wiary i przekazywać ją dalej. Pobłogosław, Panie, tych, którzy pozostali, którzy dziś wspominają. Spraw, Panie, aby w nadziei mogli stanąć nad mogiłami swoich najbliższych i w tej nadziei spoglądać w stronę nieba, skąd Ty przychodzisz i przynosisz pocieszenie poprzez Ducha Twego Świętego. Dlatego wołamy razem z nimi: Panie, naucz nas obliczać liczbę dni życia naszego na tej ziemi, byśmy posiedli mądre serca i na czas przywiedli je ku upamiętaniu. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.
Pierwszy zbór chrześcijan przeżywał w sposób szczególny, niesamowity wręcz, wspólne łamanie chleba i przystępowanie do stołu Pańskiego. Pielęgnowali to przy każdym spotkaniu. My, odkąd zostały dla nas ponownie otwarte nasze kościoły, również co niedzielę chcemy do sakramentu stołu Pańskiego przystępować, aby w duchu jedności, jedności spożywania tych darów przy stole Pańskim móc być uczestnikami w tej niesamowitej wspólnocie. Żebyśmy mogli do tej wspólnoty przystąpić, chcemy przeprosić Boga i naszych najbliższych, ale wszystkich też, wokół których żyjemy, a wobec których zawiniliśmy za nasze grzechy i za nasze przewinienia. Uczyńmy to teraz w słowach modlitwy spowiedniej. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny i grzeszny człowiek wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga Wszechmogącego pytam się każdej i każdego z Was, czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. Żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. Wierzę. Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić swoje życie? Jeśli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. Pragnę. Jak żałujesz, jak wierzysz i jak pragniesz, tak niechaj Ci się stanie. Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Czy to jako powołany i ustanowiony sługa Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję Wam wszystkim pokutującym łaskę Boga, a z rozkazu Chrystusa odpuszczam grzechy Wasze, a czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niechaj spocznie na nas. Amen. Niech będzie z Wami. Znieście swe serca. Znosimy je do Pana. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Słuszną to i sprawiedliwie.
prawdę świętą i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty Panie Wszechmogący Ojcze Wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego jesteś nam łaskawy, odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego. Dlatego i my wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały. Święty. Święty Boże, dobry nasz Panie, wypełniasz swoją chwałą niebo i ziemię. Ty zesłałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu jednorodzonego Syna swego najwyższego i wiecznego kapłana, który złożył siebie samego za wszystkich ludzi jako jednorazową i wystarczającą ofiarą, przez którą możemy być zbawieni. Przez Niego pouczyłeś nas, jak mamy obchodzić tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia. Na to przyjście czekamy i z całym Kościołem wołamy: przyjdź szybko, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Wszystko zostało już dla nas przygotowane. Chodźcie, zobaczcie i skosztujcie, jak dobrym i wiernym jest nasz Pan. Błogosławieni są ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę Baranka. Chodźcie. Thank you.
Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże, za tą społeczność, w której też możemy być jedno. Za społeczność Twojego stołu, w którym otrzymaliśmy posilenie i pokrzepienie dla naszego ciała, ale przede wszystkim pokarm dla naszej duszy. Spraw, Panie, abyśmy w mocy tego posiłku poszli do świata i zwiastowali Ciebie jako zmartwychwstałego, wspaniałego, dobrego Pana. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym. Amen. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. 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 Na zakończenie zaśpiewamy pieśń numer 346. Ścieżce my.